mnie to już śmieszy. Tak! Ej, masz kucy kapony! Ej, usiedziemy na jeżu, chodź, patrzcie. Patrzcie, to jest jeżu. Zbiórka na planie, wszyscy na plan, raz, dwa, trzy. Uważam, że moja rola była niezwykle trudna, ponieważ jakby jestem odzwierciedleniem rozterek wewnętrznych głównego bohatera i to ja pozwalam mu na wydobycie na zewnątrz tych wątpliwości związanych z nadejściem jego ukochanej wiosny, te emocje, żeby to wydało się prawdziwe. Tak, to było najtrudniejsze. To była ciężka praca, tak. Z pewnością można to powiedzieć, że praca była ciężka, ale dostarczyła wiele satysfakcji. Mimo wielu prób, wielu godzin spędzonych razem, to czerpałam z tego ogromną radość. Uważam, że wyszło fantastycznie. Wszyscy dorównali do mojego poziomu i po prostu idealnie. A może ona nigdy nie istniała? Może to tylko twój sen? Nowe myśli znów zakwitną w nas. Tyle ważnych słów nabierze barw. Naszą ulicę dziś zalała wiosna i oszalał świat. Przestańmy tak na chwilę więc. Zostawmy to i chodźmy gdzie. Nie wolno strzelać do mnie. Czuję, że cimy wiatr. Generalnie rola, którą odgrywam w tym filmie, bardzo odzwierciedla moje autentyczne przeżycia. Na przykład to, jak byłem ścigany przez agentów Mossadu. Bałem się nawet o swoje życie w windzie, prawda? Oglądaliście może Mission Impossible. Robią faktycznie takie rzeczy. Potrafią się przyczaić na windzie. Niektórzy nawet są przygotowani od kilku lat tylko na takie zadania. Wyobraź sobie, że 3 lata spędziłeś na jednej windzie, bo... No to psujesz to! Rozpierdol jeszcze, tak. Ale wydawało mi się, że ktoś tam był. Ciżej tam! Ale jednocześnie jednak szanuję swoje życie, dlatego musiałem sprawdzić, stuknąć. Nie wiem, może trafiłem go przez przypadek w oko. Nie wiem. Mogę mieć z tego powodu wyrzuty sumienia, tylko że no się trzeba wybrać. Jakoś wydaje mi się, że nawet zgadza się to z imperatywem kategorycznym, więc tak akurat pracowało mi się świetnie. Dostawaliśmy bardzo dobre jedzenie. Pokaż, jak to wyszło w tej windzie, jeśli chodzi. Już zaraz wam pokażę. Atmosfera odzwierciedlała mniej więcej atmosferę filmu, prawda? Atmosfera na planie. Nawet poza scenami musiała być odpowiednio poważna, bo jednak tego typu produkcje wymagają od aktorów pełnego profesjonalizmu. Nie możemy się śmiać między scenami, prawda? Przepraszam. To jest scena bycia zawodowcem. Zabawa tylko poza planem. Jestem całe życie bardzo poważnym człowiekiem. Tam musiałem zagrać kilka rzeczy troszkę absurdalnych, jako jednocześnie zachowując powagę. Zwłaszcza scena ze Śnieżką. Mam bardzo wrażliwe dłonie i zdjęcie rękawiczek przytrzymania jednoczesnym Śnieżki przez jakieś 10 sekund mogło zaowocować... No tak, to była scena, do której potrzebowałem dublera właściwie. Cicho, cicho! Rzucę cię tą Śnieżką, albo nie noszę teraz damskiej kurtki, o nie! Dublerem był mój 40-letni wujek, który jest bardzo do mnie podobny. Ma silne geny, w jakiś sposób to się przerzuciło do
czym to ja mówiłem? No tak, i damska kurtka, która była szyta specjalnie na miarę. Bo w życiu bym się nie zmieścił w normalną damską kurtkę. To czy dostaje pan jakieś listy od fanów po premierze tajemniczego trailera? Znaczy, moja rodzina to często moi fani, więc dostaję na przykład listy albo SMS-y od babci. Oprócz tego, że na przykład mam wrócić odpowiednio wcześniej do domu, to dowiaduję się też, że dobrze zagrałem w tym filmie. Dostałem kilka listów z pogróżkami. Między innymi od osoby, która była wtedy na górze windy. Cena, jaką zapłacę za zagranie tej roli, mogłaby razie przyciągnąć do mojego prywatnego życia. Zaczynałem od teatru i nie mam zamiaru iść w tamtym kierunku, przynajmniej na razie. Jednak zastanawiałem się nad produkcjami pornograficznymi, jak na przykład Szalona noc w Pterodaktyli, w którym miałem grać Pterodaktyla numer 3. Rozgrzewam odpowiednie mięśnie ramion i nosa. Nos jest wbrew pozorom ważny przy dykcji, prawda? Odpowiednie używanie nostrzy sprawia na wyrazistość. No, jest jeden z ważniejszych morfemów, w każdym razie w grze aktorskiej. Muszę być. Rozmawiałem na ten temat ze Stachulskim. On powiedział, że to tak jak Doda, prawda? To są pewne takie iluzje, które tworzymy, żeby w tym środowisku show biznesu zaistnieć. Na motywacje, różne siły napędowe zazwyczaj znajdują taką siłę w sobie, gdy letni deszcz spada, dotyka twarzy, albo zapach wiatru jest bardzo inspirujący i w tych wszystkich drobnych perełkach dnia codziennego znajduje inspirację. Winda w tym filmie pełni wielokrotnie taki metaforyczny wyraz takiego przejścia, prawda, między Hadesem, między światem zła, metaforycznym przedsionku piekieł, prawda. Scena z pukaniem w windę nie jest przypadkowa. Wiele osób wydawałoby się, prawda, że nie wiem, jest to kawałek making of, że jest to coś, co nie wiem, nie pojawiło się w scenariuszu, że było spontanicznością aktora. Otóż nie. W naszym filmie nie było spontaniczności aktorów. Wszystko, nawet każdy najmniejszy element, szczegół był przez miesiące analizowany, dogrywany, żeby wpadł jak najlepiej. Znacie na pewno Państwo piosenkę i powiozą go windą do nieba, prawda? Czy powiozą mnie windą do nieba. No, w tej właśnie scenie pan Wiktor, wybitny aktor, oddał pełną ekspresję, pukając niejako w to metaforyczne niebo. Wschodzi do nieba, prawda? Winda do nieba. A tak zdaje się to być taką wertykalną osią zdarzeń, wokół której jakby pozaplataliśmy wszystkie inne wątki, wszystkie te subtelne niedopowiedzenia, prawda, które widzowie później budują sobie w głowie, w tym fadingi tak zwane, prawda, czyli ściemnianie i rozjaśnianie się obrazu, które ma być takim symbolicznym pokazaniem, że coś tam jest, coś, czego z jakiegoś powodu zdecydowaliśmy się nie pokazywać, żeby właśnie każdy z widzów mógł odtworzyć to, całą tą historię odtworzyć niejako na takiej płaszczyźnie swojego obrazu. Nazywam go Puszek. Czasem mruczy, można tak posłuchać. Teraz nie mruczy. I tak chodzimy sobie razem. Próbowałem ją ukarmić, ale to był głupi pomysł. Myślałem o wielu projektach, przyznam szczerze. Moje fanki tutaj też mi również podkładają mi różne projekty, koncepcje. Oczywiście każda chce zagrać w moim filmie, bo jest to z jednej strony bardzo miłe, z drugiej strony nie możemy zrobić filmu sfeminizowanego, prawda, jak to mawiają. Więc przyznam szczerze, że następne projekty są różne, są różne. Mrówkojad Trąba, w takim klasycznym remake'u Dwóch mężczyzn z szafą. Dzieła, które w historii kinematografii już wypłynęły, chciałbym je odświeżyć, nadać im nowe brzmienie. I myślę, że pójdziemy również w tym kierunku. Tu jak wiosna, jest jak star. Ta jak kocham Stacha, wiosną wiosna. O, wieska.